Ejka, witajcie w naszym przyszłym domku. Jak widzicie, w stertach gruzu, popiół, płacz i zgrzytanie zębami. Dzisiaj ciąg dalszy skuwania tynków. Nie możemy skończyć tego pomieszczenia. Idzie wolno, ale po trochu, małymi kroczkami uda nam się jakoś skuć te tynki. A w tym celu ma nam pomóc ten oto sprzęt. Przyjechał do nas w końcu z akumulatorem. Ten sprzęt nie jest dla mnie, bo to jest dużo mocniejszy sprzęt i dużo cięższy sprzęt. Ten sprzęt będzie dla Adama, ale ja jestem bardzo ciekawa, jaka jest różnica w mocy w stosunku do tego, na którym ja pracuję. Mój waży niewiele, 2,1 kg chyba. A ten sam bez akumulatora, z tego co wiem, waży 2,7 kg, więc... A nie, widzę 2,3. Czyli on musi z akumulatorem ważyć już 2,7 kg. Czyli jest różnica, no delikatna, ale jest. Taka maszynka. Jeszcze nie wiem, jak to się obsługuje, ale jestem bardzo ciekawa i chciałabym sobie go tutaj... potrenować. Zobaczymy przez chwilę, jaka jest różnica, i sprawdzić po prostu, jaka jest różnica w mocy. Maszynka jest przygotowana. Teraz sprawdźmy ją. Ale ma też rąbnięcie większe, zdecydowanie. Myślę, że Adaś będzie zadowolony, jak przyjedzie. W tej chwili załatwia ważne sprawy. Więc będzie sobie wiercił.
dobry. Trzymam miseczkę, a to oznacza, że czas sprawdzić, jak się mają drugi rzut naszych pieczarek. Tradycyjnie schodzimy do naszej piwnicy. Tutaj kostka boczniaka. Zaraz się będzie namaczać, a to jest drugi rzut pieczarek. Niesamowite. Jest po prostu znowu bardzo duże. Ja sobie powyrywam teraz takie większe, żeby reszta mogła spokojnie sobie pójść w szerz, tak? Żeby mogła, miała gdzie rosnąć. Nie jest to takie proste. Żeby się mogło wydawać. O, to się zerwało z małym. O, i czasami się małe potrafią zerwać. No, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. No pewnie trzeba będzie zamrozić. Czy może tego? Urwał się, to nic. I tego. Dobra. A reszta może sobie rosnąć do jutra. Wiecie, że u nas pająki robią teatrzyk cieni? Chyba koniec przedstawienia. To jest trytka. Taka zwykła tryteczka. Trytki są ciekawym wynalazkiem, mają tysiące, jak nie miliony zastosowań. Pokażę Wam dzisiaj, jakie ja zastosowanie wymyśliłem dla trytki. Otóż to jest Agatka i to jest jej nowe biurko do pracy. Zarąbisty, wygodny fotel, który został specjalnie tutaj podniesiony, nogi zostały, żeby był większy skos do tyłu. A tu jest wykorzystanie trytek, czyli konkretnie przedłużyłem zwykłą deseczką ramię. O, Agatka pokaże, proszę bardzo. Dwa ramiona teraz wystają. Blat z półki i proszę, jak sobie można pracować na laptopiku. Tak? A czemu w stodole pracujemy? Bo jest za gorąco. Dokładnie. W domku mamy prawie 40 stopni w tej chwili, więc nie idzie tam wysiedzieć. W stodole jest dużo chłodniej, a i tak nam chodzi tutaj wentylatorek i nam jest jeszcze chłodziej. Ale teraz jest przyjemnie? No. Teraz jest całkiem miło, także zaraz będziemy sobie pracować. Bo taka praca nas dzisiaj czeka, jak jest taki upał, to nie chce się robić nic innego, a poza tym nadrabiamy zaległości. Ja w filmach, Agatka w projektowaniu. I tak nam mija dzień, tak? Tak jest, a teraz muszę odwiedzić naszą świątynię do Maja. Ale że mam tam iść z tobą, czy co? Nie, ja muszę odwiedzić. To ja idę. Jak to mówią, każdy porządny gospodarz powinien swoją posiadłość doglądać. No zwłaszcza jak ma więcej niż 1200 metrów, nie? Czy tam nawet pół hektara, nie?
No u nas jest trochę więcej, więc do oglądania jest sporo. I tak myślę, że zabiorę Was ze sobą. Podoglądamy, czy są grzyby, chociaż moim zdaniem nie będzie, bo jest za sucho jednak. Ale popatrzymy również na owoce, które u nas rosną na działce. I zobaczymy, czy już są jakieś większe, czy już są jakieś dorodniejsze. Także zapraszam na mały spacer po osiedlisku. Idziemy. No, tak jak mówię, w lesie to się raczej nie ma co spodziewać niczego poza łamaniem gałęzi. Ale połazić chwilę możemy, nie? Natomiast tak myślę, że wejdziemy w gęstszy las, bo tam były jeżyny, jak oglądaliście na jednym z poprzednich filmów. No i te jeżyny, to powiem Wam, że tak budzą moją ciekawość, bo na naszym starym siedlisku widziałem, że jeżyna ogrodowa bezkolcowa dojrzewa. Uuu! Coś tam siedzi, być może. Ładna norka. Znaczy nie to, że norka, że norki tam siedzą, nie, nie, ale nora ładna. No i na starym siedlisku widziałem, że jeżyny bezkolcowe ładnie sobie owocują, owocki duże. Tutaj jak żeśmy ostatnio łazili po lesie i patrzyli właśnie na jeżyny, no to były takie zielono-czerwone, tak? Ale myślę, że już najwyższy czas, żeby się pojawiły, żeby dojrzewały, więc zobaczymy zaraz. One są gdzieś, o tam gdzieś. I tam będziemy się teraz kierować. Dużo jest jeszcze niedojrzałych, więc dobrze przypuszczałem, że to nie jest taki pełny sezon. Nawet niektóre są zielone. Oj, to one jeszcze podejrzewam, że długo będą. Natomiast tych czerwonych jest sporo, ale pojawiają się też, o proszę bardzo, jakieś takie ładne. No bardzo ładnie. Słuchajcie, czas spróbować. No pyszne. Nie są kwaśne, są słodziutkie, więc bardzo fajnie. A trochę ich jest, zobaczcie, bo naprawdę tutaj tych krzaczorków z jeżynami jest sporo. Aczkolwiek są tak gęste, tak zarośnięte, że no ciężko będzie wygrzebywać z nich trochę tych owoców. Więc pewnie, jeżeli w ogóle będzie czas na to, to troszeczkę przerzedzimy tutaj, troszeczkę jakoś tak poprzycinamy. Tam dalej, jeśli pamiętacie odcinek, gdzie znaleźliśmy te jeżyny, to Agatka znalazła również mirabelkę. No i teraz zobaczymy, czy na tej mirabelce coś jest. Są jakieś drobniutkie, malutkie śliweczki. Ale tak bardzo niewiele, tam na górze jest troszkę więcej, jakieś są, ale tak jak mówię, niewiele tego. Przy domu mamy taką mirabelkę, która ma dużo więcej, więc tam później zajrzymy jeszcze. Tam jest zatrzęsienie owoców, ale to już chyba trochę się tak, jesteśmy w połowie chyba,
dojrzewania tej jabłonki, bo wystarczy spojrzeć pod nią i zobaczcie, co tu się dzieje. Tydzień nas nie było. Tydzień temu tego nie było. Trzeba by to popróbować. Może coś z tego zrobić, nie wiem, nie mam pomysłu jeszcze. Najpierw spróbuję, a później, jak ewentualnie to, co się nie nadaje, może nam się uda zebrać i rzucić na kompost, bo to jest świetny materiał kompostowy. Tutaj jak to zostanie, to niewiele z tego pożytku będzie. Chociaż też oczywiście, użyźni tą ziemię. Spróbujemy. 32 stopnie jest dzisiaj, więc musicie wybaczyć, z człowieka się leje. Jest tak gorąco, że szok. Ale i w tej chwili jest godzina. Kurczę, która jest? Przed 14 gdzieś. Sam najgorętszy termin, no ale jakoś damy radę. Teraz w cieniu to może będzie łatwiej. Troszeczkę wieje, to zawsze jakaś pomoc. Zobaczcie, to jest jabłuszko takiej wielkości, mogę powiedzieć, średniej. To znaczy trafiają się odrobinę większe, ale większość jest raczej mniejszych. Także tak to spada. Ilości to widzieliście, ja tu widzę po prostu zatrzęsienie tego. A na drzewie jest jeszcze więcej, więc musimy szybko podjąć jakąś decyzję, czy coś z tego robimy, czy nie. Normalne jabłko, ale jakby delikatnie niedojrzałe. Trudno powiedzieć, czy to... Wiecie, nie mam pojęcia, co to może być. I też po smaku trudno poznać. Nie jest to żadna papierówka, nic takiego. Smaczne, tylko bardziej kwaśne niż słodkie. No, biorąc pod uwagę, ile tego jest, to albo się pobawić trochę w jakieś dżemy, nie dżemy. Myślałem, że na głowę mi spadnie. Albo biorąc pod uwagę wielkość tego jabłka i to, że na przykład mamy wyciskarkę, która spokojnie bierze w całości 3 razy większe jabłka, nawet 4 razy większe, to te to po prostu wystarczy opłukać, wrzucić w wyciskarkę przy tej ilości, a one są soczyste, bardzo soczyste. Są bardzo wilgotne. Z tego będzie masa soku. No, później można w sumie wrzucić do butelki, spasteryzować. I czysty sok jabłkowy będzie, tak? Muszę wyciągnąć wyciskarkę i zrobić z niej użytek. W ogóle ktoś pamięta jeszcze filmy z wyciskarką jakieś u nas? Jak tak, to tutaj wyświetlę wam na karcie, to sobie zobaczcie, jak wyciskaliśmy jeszcze różne pyszne rzeczy na starym siedlisku. Poraża mnie dosłownie ilość tych jabłek tutaj, bo no tu pod tą jabłonką to można spokojnie powiedzieć, że to już w tysiącach leży. Natomiast na drzewie jest jeszcze ogromna ilość, ale wszystkie są takie małe, więc jak ktoś z was ma pojęcie, czy to jest kwestia tego, że jabłko jest po prostu takie małe, czy to jest raczej kwestia tego, że ich jest tak dużo i nie są w stanie dorosnąć do większych, czy że ta jabłonka nie była nigdy przycinana. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. A może ktoś z was skojarzy taki wygląd papierówki, tylko po przetarciu bardziej błyszczące. Natomiast smak jest kwaskowy, twarde są jabłka i nie wiem. A dobra. Ogryzek, zgryzek, kto cię lubi? Ty! Zobaczcie jeszcze z tej strony tutaj. Z tej strony znakomicie widać, jakie jeszcze ilości są na gałęziach. Myślę, że ze dwa razy tyle, co spadło. Także jest tego zatrzęsienie po prostu. Muszę oczywiście pomyśleć o soku. Tutaj podobną sytuację mamy z gruszką, która rośnie pod stodołą i też ma takie gruszeczki nie za wielkie, w dużej ilości. Błędem z naszej strony było to, że umieściliśmy
sterty gałęzi właśnie pod tą gruszką, więc teraz jak coś spada, to wpada tam do środka i tyle gruszki widziano. Więc to był błąd. I tak kombinujemy, żeby przykryć te gałęzie czymś. To wtedy będą ładnie gruszeczki spadały i się zsuwały na boki. Bo jest ich jeszcze trochę i one też właśnie teraz zaczynają dojrzewać. No. Takie mniej więcej są. Ze dwa razy większe od tych jabłek. Ale zdarzają się jeszcze dwa razy większe od tych, także. No i to już gruszka typowa. Ale gorąco, słuchajcie. Chociaż nie wiem też, co to za odmiana. Bo jest twarda i mało soczysta. Twarda, słodka, mało soczysta, nieduża. Ale w smaku, no już typowa gruszka, bardzo dobra. I ma troszeczkę takiego czegoś jak, wiecie, jak u lęgałki. Że czuje się takie leciutkie chrupanie pod językiem, pod zębami. Więc też oczywiście was pytam, jeśli wiecie, co to może być za odmiana, dajcie znać. Bo pojęcia nie mam. A w smaku jest dobra i podobno z tego, co tu sąsiedzi mówili, którzy kiedyś korzystali z tych gruszek, to świetne są na suszenie. Także trochę owoców będzie, bo na poprzednim siedlisku dopiero w tym roku rzeczywiście zaczęły mocno owocować, więc tam jabłka się pojawiły, jakaś gruszka, wiśnie, borówki pięknie owocowały w tym roku. Maliny, jeżyny, tak. Ale to dopiero zaczęło w tym roku, właśnie w czasie, kiedy my się wyprowadziliśmy. Na tutaj właściwie przyjeżdżamy i już wszystko owocuje, także jedyne nasze zadanie teraz będzie to zadbać o te drzewa, bo są piękne, ogromne, ale no wiszą takie jakieś tutaj gałęzie suche. Gdzieś tam trzeba będzie zasilić jakimś kompostem, gnojówką, dobrze podlać to w tym roku na jesieni, żeby to na wiosnę tak fajnie ruszyło i będziemy, myślę, mieli dużo owoców w przyszłym roku, takich trochę większych może, bo jak przerzedzimy troszeczkę gałęzie, podetniemy, to drzewo będzie miało łatwiej rodzić, będzie miało pewnie troszeczkę większe te owoce. A tu pod gruszką jest też kompost. Nasza pryzma kompostowa. Więc jak kończycie jeść ogryzek z gryzek, to po prostu wystarczy wyrzucić taki ogryzek. Oczywiście powinien być lepiej ogryziony. Ale wystarczy rzucić na kompost i już. Natomiast gruszki również lądują na tej pryzmie. Więc tu jest skoszona trawa, więc akurat mają miękkie lądowanie. Więc można je stąd pozbierać. I jak tu mamy gruszkę obok stodoły, za nią są jeszcze tam są leszczyny. Mam nadzieję, że coś tam uda nam się zebrać, zanim wiewiórki to opierniczą. Ale jak się przesuniemy w tamtą stronę, to co bystrzejsze oko już dojrzy. Proszę bardzo, jabłonka jedna. Druga jest troszkę głębiej w lesie i trzecia jest tam na skraju. A ta pierwsza, to już widać bardzo ładne jabłka na niej. No tutaj na tej jabłonce rzeczywiście jabłka są już większe. Dużo większe. Chociaż też jest ich sporo, więc może nie są jeszcze tak okazałe, jak mogłyby być. Też trzeba, myślę, ją przyciąć, troszeczkę pozasilać tutaj kompostem. Ale tutaj jabłka nie spadają. Nie spadają, więc to nie jest ich czas. Ale jedno tu chyba leży. Zaraz zobaczymy, czy się nadaje do zjedzenia, czy nie. Czy zgniłe. A niestety, niestety już zgniłe, więc może niekoniecznie. No, to takie niemrawe, ale spróbować można. Takie malutkie. O,
To jest już smak dzieciństwa. Nie wiem, czy znacie. U nas się na to mówiła krąselka. No, bardzo charakterystyczny smak. Ok, resztę na kompost. Bo jeszcze dużo będziemy jedli tutaj. To była ta jabłonka. I widać trochę jabłek na niej. No tu jest druga. I na niej jest tylko kilka jabłek. Ale ona jest, zobaczcie, schowana w lesie. Zacieniona. Obok niej rośnie sosna. Bezpośrednio. Tu blisko druga. Tą drugą może zostawimy, ale tamtą, która jest blisko jabłonki, raczej przytniemy. No i tu są dęby. Dęby są trochę dalej, ale nad nimi się zastanawiamy, co z nimi zrobić. Może tylko podetniemy po prostu, żeby odsłonić troszeczkę tą jabłonkę. Natomiast jeszcze trzecia jest tutaj. Przed nami ten gruby pień. No i ta już ma trochę jabłek. Ale ta sama sytuacja jest przyćmiona tutaj i przez dęby, i przez sosny z tyłu. Więc troszeczkę podetniemy, usuniemy tą leszczynę spod spodu. Natomiast z ciekawostek odkryliśmy, słuchajcie, że tutaj mamy porzeczki. My ich wcześniej nie widzieliśmy, ale tutaj, tutaj i tutaj to są czarne porzeczki. Także to odkrycie naszego ostatniego spaceru. Mimo że jabłonki widzieliśmy, to jakoś tych czarnych porzeczek nie dostrzegliśmy. No i teraz przeniesiemy się do... Tu jest nasza stodoła, w której teraz Agatka pracowała, jak widzieliście. I przeniesiemy się, słuchajcie, tam, czyli już mniej więcej w okolicy bramy, tej tymczasowej, którą żeśmy zrobili. I tam jest kilka jabłonek, śliwek i też porzeczka była. No oczywiście już jej nie ma, ale... Znaczy nie ma owoców, ale jabłka są tam bardzo ciekawe. To idziemy. Spróbuję jeszcze podejść do stodoły i nastraszyć Agatkę. Zobaczymy. Co? Ale że co? Nie dała się nastraszyć. Marna robota. Za to psy się chyba dały nastraszyć. No i jabłonka przy stodole. Tak. Jak tam dojrzycie. O, to tam jest nasz domek, więc mamy widok na nią. No i tutaj konkretnie już jest z jabłkami. Dużo na niej jest. Ale widzę, że też są jakieś spady i spady mocno gniją. Chociaż tych spadów dużo nie ma. Ale też widzę, że niektóre jabłka gniją na drzewie. Nie wiem, od czego to zależy. O jabłkach wiem jeszcze niewiele. Ale spróbujmy. Spróbuję znaleźć jakieś jabłko i zobaczymy, czy jest smaczne. Mam takie, ale mam wrażenie, że będzie mocno niedojrzałe. Zaryzykuję. Za miesiąc, dwa dopiero. Tu mamy z kolei głóg. I ten głóg kwitł na biało. Ma takie owocki. Chyba to jest głóg, ja nie wiem. Nie jestem pewien. Ale jak się orientujecie, to dajcie znać, czy to jest jadalne. Znaczy głóg jest ogólnie jadalny, ale nie wiem, czy ten akurat, który miał białe kwiatki. Tu mamy ich naprawdę dużo. No i tych takich mini owocków też jest dużo. Ja to mam wrażenie, że chyba kiedyś herbatę z głogiem piłem. I te małe owocki były w tej herbacie, ale nie jestem pewien, więc będę wdzięczny, jakby ktoś tam napisał, do czego ten głóg można wykorzystać, czy on jest jadalny. No jak tam nikt z was nie wie, to oczywiście poszukam sobie tych informacji, ale wiadomo, że wy możecie to wiedzieć szybciej niż ja i podzielić się ze mną, więc ja wtedy też będę mógł skorzystać z waszej wiedzy. Idziemy dalej na drugą stronę i tam są jabłka, śliwki, węgierki i mirabelki. O, tu weszliśmy, a tu mamy nasz wjazd. Grzybów nie. Niestety, nie ma nic. Na razie przynajmniej.
O, nasza śliweczka. Proszę bardzo, ładne owocki są na niej. Zaraz za nią jabłonka. A tam na niej jest kilka jabłek, ale niedużo. Natomiast dużo więcej jest na tej. O, tato ma jabłek pięknych sporo. Ona charakterystycznie rośnie, bo wszystko rośnie na tamtą stronę, na lewo. Tam ma wielką gałąź, która jest tam wykrzywiona. A na prawo prawie nie ma nic. Zaraz zobaczę, czy jakieś jabłko uda nam się znaleźć. Na razie, póki ja nie znam tych jabłek i nie wiem, że z drzewa można zerwać, to szukam spadów. Bo to też, jak zaczynają spadać, to już wiadomo, że jabłko dojrzało. Ale te są bardzo twarde, spadów żadnych nie ma, więc raczej to będą późne jabłka jesienne. Przenosimy się pod mirabelkę teraz. O, słuchajcie, mirabelki to są tutaj mistrzostwo świata. Ta, która rośnie razem z leszczyną, radzi sobie całkiem świetnie i dobrze się składa, bo ona jest jakby poza tym, tą starą budowlą, na której w przyszłości będzie pewnie nasza oranżeria, a dalej będzie taras tam za rogiem, więc ta absolutnie nie wchodzi nam tu w ogóle w strefę, więc będzie dalej tu rosła, będziemy z niej korzystać, a ja sobie jakiegoś spróbuję spada ładnego znaleźć. Czekajcie. O, bardzo ładne. Można spróbować, mam nadzieję, że nie robaczywe. No bo wiadomo, że o, na mnie prysnęła. I ma robaczka. Więc z tej nie skorzystam. Dobra, mamy druga szansa. To już dalej się odsunę z tym. A i też ma robaczka, nie, no niestety. Mirabelki, choć kwaśne, to często roboczywe. Do 3 razy sztuka. Zobaczymy numer 3. Pewnie też ma robaczka, nie? A nie ma! Ha, ale słodka. Słuchajcie, pyszne, pyszne. Także powiem wam, że trochę owoców jest na tym siedlisku, także my się bardzo z tego powodu cieszymy, bo to jest warzywa, że tak powiem, łatwiej zasadzić, a owoce to rosną latami, więc trochę trudniej z nimi. No i od tej mirabelki, która rośnie z leszczyną, przenosimy się do tej, która rośnie przy samym domu. O, słyszę, że kombajn gdzieś pracuje. Pewnie też słyszycie. O, kombajn to jednak słychać z daleka. No ale żniwa są teraz, już się kończą właściwie, więc jeszcze gdzieniegdzie kombajny pracują. Ta mirabelka z kolei to jest taka moja rozterka, słuchajcie, bo przepięknie owocuje. Zobaczcie, tam środkowa gałąź. Spróbujmy przybliżyć. Tam jest zatrzęsienie tych mirabelek, piękne są, ale niestety, po pierwsze rośnie w oknie i zupełnie to okno zasłania, a to będzie okno jadalni, więc no nie, no nie może być z tego chociażby powodu, a druga sprawa, że tutaj też będzie taras. I żeby ona chociaż rosła gdzieś obok tego okna, żeby rosła gdzieś dalej trochę, to byśmy ją wkomponowali w ten taras, przycięli i ona by sobie tam owocowała, po prostu wyrastałaby z podestu, z tarasu. No ale rośnie centralnie w oknie. I tutaj tematu raczej nie przeskoczymy, no chyba, że jakieś pomysły macie. Ale nie wiem, jak inaczej to można zrobić. Z tym, że cieszę się, że przynajmniej ta obok jest, to jak tutaj przerzedzimy troszeczkę leszczynę delikatnie i być może tę mirabelkę też, to one troszeczkę się wyluzują, chociaż jak widać, dobrze dosyć rosną ze sobą. Nie mają z tym problemu, no ale tą niestety. Może jeszcze w przyszłym roku będzie tutaj, kto wie. Chyba, że już przy wstawianiu okna będzie przeszkadzała, no to wtedy. O właśnie, nawet wstawianie okna, które będzie wstawiane po zewnętrznej stronie, żeby mostków cieplnych nie było, no to też, kurczę, też będzie utrudniać, bo te pnie dochodzą prawie do okna.
No niestety. Także to jest minus. Czekajcie, czy ja mam jeszcze jakieś owoce gdzieś? A tam było coś, tam była taka chyba jabłonka czy coś takiego, ale na niej raczej owoców nie widzieliśmy. Ale może to się zmieniło, nie wiem. Wygląda jak jabłonka. Sprawdźmy. Są jabłka. Są jabłka, proszę bardzo. 2, 3 widzę. 4. Tam więcej jest. No to super. To super, bo ona akurat ma jeszcze w miarę luźno. Spady jakieś są. Nic nie widać. Ona ma jeszcze w miarę luźno, więc tutaj te sosenki, które rosną najbliżej, pewnie wytniemy. Zresztą i tak trzeba wyciąć, bo samosiejki posiały się tak blisko siebie, że no nie ma takiej opcji, żeby one jakoś pięknie rosły i były zdrowe, te sosny. Więc chociażby dlatego, żeby mogły niektóre z tych drzew wyrosnąć na piękne, duże sosny, no to trzeba przyrzedzać trochę, no bo wiadomo, jak wam rośnie na kupie tyle drzew, to zresztą drzew, warzyw, krzewów, obojętne czego, to już jak wam tyle na kupie rośnie, no to ani tego, ani tyle składników odżywczych, ani tyle wody, ani tyle światła przede wszystkim, więc dlatego się przerzedza i wtedy one rosną pięknie, wybujałe będą i będzie super. A pokażę wam, które sosny na pewno zostaną. I to jest przykład właśnie tego, jeżeli mamy, tak jak tutaj, gęstwinę, jest kilka tych sosen koło siebie, tych samosiejek, to one wszystkie są takie mizerne, cienkie i tak dalej. Tutaj jest sosna już oddalona, ona za sobą ma jeszcze kolejną, ale sama jest pierwsza w rzędzie i tu po lewej stronie nic nie ma. I ona jest bardziej taka okazała, tak? A teraz pokażę wam sosny, które właśnie rosną same. Dwie sztuki przy sobie, ale rosną same, nie mają nic dookoła. To są te tutaj. I zobaczcie od razu, jak są niesamowicie większe niż wszystkie, które rosną w grupach. Te w grupach to takie miniaturki, one wszystkie mniej więcej tutaj na tym terenie są podobnych rozmiarów, więc widać, że w jednym czasie mniej więcej wyrastały. To te też zakładam, że wyrastały w jednym czasie, mniej więcej, ale te rosną same. Nie mają konkurencji. Mają więcej światła, więcej składników pokarmowych, więcej wody, wszystkiego i są mniej więcej o połowę, może 60% wyższe i grubsze. No grubsze to może nawet więcej. Wyższe są o połowę, a grubsze nawet 4 razy niż sąsiadujące obok. Także takie nam się sosenki tutaj trafiły i one akurat fajnie, bo będą, słuchajcie, bezpośrednio z okna. Te dwa okna to będą okna salonu. To będzie, tutaj będzie jadalnia, a tam będą okna salonu. Więc mało tego, to jeszcze jedno z nich będzie z wyjściem na taras. Tutaj właśnie będzie taras. Więc te sosenki będą nam tu cieszyły oko. A tutaj być może będzie fragment ogrodu, który przewidujemy. Tak oczywiście odsuniemy się w stronę właśnie sosenek, a nie w stronę budynku, dlatego że budynek już po południu daje cień. Więc tutaj tak trochę dalej od budynku damy być może grządki jakieś, być może wały, a pod budynkiem jakieś zioła, jakieś rośliny cieniolubne albo rosnące takie chętnie w półcieniu. Taki jest plan. Ha. Przypomnę sobie zaraz, czy mamy jeszcze jakiś owoc. A, już wiem, możemy zajrzeć do, moi drodzy, porzeczki, która rośnie w środku tego czegoś. Tam, moi drodzy, to jest porzeczka czarna. Rośnie w środku tej konstrukcji. Już tak kombinujemy, jak ją stąd przesadzić. Ale dziwnie wyrosła. A brzuska to się po prostu wysiała, ale porzeczka. Tylko, że już dawno nie ma owoców. Także pomyślę zaraz, czy coś jeszcze mam. I jak nie, to będziemy kończyć powoli. Jasne, moi drodzy, że jest jeszcze jedno miejsce. Jest jeszcze jeden owoc. Ja podejrzewam, że jest ich dużo więcej, ale to, o którym pamiętałem. Jak się skręci. Tak, tu jest nasza studnia. Bo ktoś tam pytał o studnię, to jest taka studnia. A, pokażę wam od razu. Żadna to tajemnica. Studnia jest taka, że się zawaliła konstrukcja, która ją przykrywała. I to wszystko gdzieś tam głęboko, te deski zwalone, to wszystko tam leży, więc trzeba będzie to kiedyś wybrać. Jak widzicie, głęboko jest woda. Myślę, że jakieś, no nie wiem, 5-6 metrów. No, także zwaliła się ta konstrukcja, będziemy musieli to wybrać, postawić, wyczyścić tą studnię,
postawić jakieś nowe zakrycie, żeby to się wszystko oczyściło i być może będziemy z tej wody korzystać. Natomiast za studnią Bzy, później Kasztanowiec. Też ktoś pytał, jak tam sytuacja z kasztanowcem. No moi drodzy, to nie jest tak, że my uratujemy w pierwszym roku kasztanowca. Cieszę się tylko, że kasztany widzę, także kasztany jakieś będą, będziemy je później zbierać. Natomiast nie uratuje się kasztanowca, którego już liście są zarażone i te larwy gdzieś tam się w nich rozwijają. One teraz kończą powoli sezon wegetacyjny i będą w przyszłym roku się odradzać. Także to, ile my ich wyłapaliśmy, to o tyle się mniej w przyszłym roku będzie rozmnażać. Natomiast najważniejsze to teraz wygrabić liście i je spalić albo coś innego z nimi zrobić. I dopiero wtedy, jak te liście będą wygrabione, czyli zmniejszymy populację z liści, zmniejszymy populację tych latających owadów, zmniejszymy populację larw łażących, pełzających gdzieś, to w przyszłym roku rzeczywiście powinniśmy zaobserwować odrobinę, jakby dłużej będzie ten kasztanowiec zielony, odrobinę dłużej będzie żywy i w ten sposób z roku na rok będzie tego coraz mniej. Najważniejsze to właśnie wygrabić te liście. A obok kasztanowca rośnie jeszcze, no właśnie, nie wiem co, taka niby jabłoneczka, ni to takie jak rajskie jabłuszko, ni to coś, też za cholerę nie wiem co to jest. Podobne w sumie do tamtych małych jabłuszek, które tam są. Wcześniej oglądaliśmy te soczyste. Troszeczkę struktura skórki przypominała bardziej gruszkę konferencję niż jabłko. No ale wydaje mi się, że jednak kształtem jabłko. Spróbujemy znaleźć jakiś owoc. Może nam się uda. O, jeden się udało. Tak to wygląda. Będę musiał się z robakiem podzielić, który też tu jest. Będziemy jakoś się gryźć z dwóch stron. Jedno co jest pewne, jest absolutnie niedojrzałe jeszcze. Także podziękuję. No i to było jeszcze to. I więcej tu owoców nie pamiętam, więc na tym koniec dzisiejszego filmu, moi drodzy. My już zagadką powoli szykujemy dla Was filmy, prawdopodobnie dwa będą, bo w jednym się chyba nie zmieścimy, z odpowiedziami na Wasze pytania, które zadawaliście jakieś dwa filmy temu. Przypomnę tutaj, o, dam wstawię linka na karcie do tego filmu, więc jeżeli ktoś tam będzie chciał jeszcze o coś zapytać, to jak najbardziej jeszcze zdążycie. Właściwie tam jest mnóstwo pytań, ale będziemy starać się odpowiadać tylko na pytania spod tego filmu, więc jeżeli ktoś gdzieś zadał inne pytanie, to po prostu skopiujcie i wstawcie właśnie pod ten film, bo wtedy mamy wszystko w jednym miejscu, będzie nam łatwiej wyszukać. Także postaramy się, żeby na weekend te filmy się pojawiły, w dwóch częściach pewnie. Jak się nie uda, to najwyżej troszeczkę przesuniemy na przyszły tydzień, ale raczej powinno się wszystko udać już teraz, bo jesteśmy codziennie już tutaj na siedlisku, nigdzie się nie wybieramy. Przeprowadzkę zakończyliśmy, jak widzieliście wczoraj, więc wreszcie tak odetchnęliśmy. Wiemy teraz, że mamy całkiem sporo miejsca w stodole jeszcze, bo wprawdzie tych rzeczy przewoziliśmy sporo, ale nie jest ich aż tak dużo, jak myśleliśmy. Zresztą większość to są jakieś graty typu jakieś stare deski, nowsze deski, głównie właśnie drewno, trochę narzędzi, jakieś nasze rowery, wózki, takie tam pierdoły, nie? Jakieś stare rzeczy z domu, książki, nawet chyba książek tutaj nie mamy poza tam podręcznym zbiorem, bo to zostało jeszcze sporo rzeczy takich u moich rodziców, więc tam zostawiliśmy tymczasowo. No i właściwie reszta to jest już przewieziona, więc my już się nigdzie stąd nie ruszamy. Po prostu teraz będziemy czekać na załatwienie wszystkich spraw. Będziemy robić projekty, będziemy analizować ile materiałów budowlanych musimy kupić. No to wszystko jest to taka robota na najbliższe parę dni. A ponieważ cały czas jest niesamowicie gorąco i parno, tak aż duszno, tak ciężko oddychać, to raczej będziemy sobie siedzieć w cieniu w stodole i właśnie te wszystkie rzeczy takie bardziej teoretyczne robić w najbliższych dniach. Natomiast te praktyczne zaczniemy, jak tylko się troszeczkę ochłodzi. No to pewnie czeka nas dalej skuwanie tynków, czeka nas no już chyba nawet wyburzanie ścian niektórych zaczniemy. Także będzie tam się sporo ciekawych rzeczy działo, także kto jest ciekawy remontu starego domu, to
to na pewno w przyszłych odcinkach. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, jeżeli tego nie robicie. No i pamiętajcie, że w każdym odcinku teraz będę starał się przypominać o tym, że mamy, moi drodzy, nowe marzenie, tak? Nowe marzenie, które... Poprzeczka wydawałoby się skupnem siedliska tak wielkiego, fajnego, gdzieś tam w miejscu, które nam bardziej odpowiada, to już była wysoka poprzeczka, to już była wysoka, i ale jakoś sobie poradziliśmy i jesteśmy na nowym, fantastycznym miejscu. Ale teraz poprzeczka wylądowała dużo wyżej i do końca 2022 roku chcemy zebrać 100 tysięcy wspaniałych, cudownych widzów. I tylko dzięki Wam może się to udać. To marzenie możemy spełnić tylko i wyłącznie dzięki Wam. Ono jest po części oczywiście zależne od nas, bo my jakby o tym będziemy przypominać, my do tego będziemy zachęcać, my będziemy oczywiście działać w social media, zwłaszcza na YouTubie, właśnie po to, żeby sporo osób się o nas dowiedziało, ale my nie mamy żadnej siły przebicia przy tym, jaką macie siłę wy w postaci 30 tysięcy fantastycznych subskrybentów, fantastycznych naszych widzów. I teraz wystarczy, że każdy z Was, zobaczcie, udostępni tylko jeden raz nasz film i gdyby każdy udostępnił, to kolejne 30 tysięcy osób się dowiaduje, z czego część zasubskrybuje i już nasze marzenie jest bliższe do spełnienia. Jasne, że jak nie będzie 100 tysięcy, a trochę mniej, to też będziemy przeszczęśliwi, ale ja wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się to do 31 grudnia zrealizować. Także bardzo Was proszę o wsparcie w tej materii. Subskrybuj, jeśli tego nie robisz. Udostępnij, jeśli już subskrybujesz. I będę bardzo wdzięczny, jeśli to zrobicie. Na dzisiaj koniec i do zobaczenia w weekend, kiedy będziemy odpowiadać, mam nadzieję, że na Wasze pytania. Chyba że coś ciekawszego będzie, no to zobaczycie, to będzie dla Was niespodzianka. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w komentarzach i w kolejnych filmach. Cześć!